Hej, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj zabieram Was ze sobą na piknik. Umówiliśmy się z moim rodzeństwem, że idziemy na piknik w to miejsce, które lubimy bardzo, przy Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich. Tam jest tak po prostu. Więc zaczynam zaraz szykowanie się do tego pikniku, piknika, do tego dnia. Zobaczycie, co tam powymyślałam. Przyznam, że inspiracje są z Pinteresta na jedzonko, na przekąski, na ten piknik, ponieważ zawsze, jak planowaliśmy piknik, miałam problem z tym, co zrobić. A od pewnego czasu, od momentu, kiedy odpuściłam Instagrama tak naprawdę, bo ja nie korzystam z Instagrama już w sumie długo, nawet nie wiem już ile, ale już chyba parę miesięcy będzie, albo za 2 miesiące, nie wiem dokładnie już, ale od momentu, kiedy odrzuciłam tego Instagrama, to przyniosłam się na Pinteresta. Jak robimy meble, to ja sobie inspiracje z mebli tam odnajduję, albo właśnie outfitowe jakieś inspiracje, albo właśnie takie jedzeniowe na piknik, tak jak teraz na przykład, nie? I to mi bardziej odpowiada ta platforma, więc tam teraz przesiaduję i właśnie dzisiejsze przekąski właśnie pochodzą z Pinteresta. Patryk się szykuje, zaraz do mnie dołączy, chociaż on potem idzie do fryzjera, to zobaczymy, do barbera, przepraszam. Do barbera, to zobaczymy, ile będzie uczestniczył w tym, no, ale głównie to ja to biorę na siebie. Nie wiem, dlaczego ja tak lubię szykować takie rzeczy różne. Nie zawsze, bo jak na urodziny na przykład robimy, to tak średnio, nie? Ale na piknik spoko. Mam nadzieję, że nie słyszycie wszelkich hałasów w tle. Już się z nich wytłumaczę. Jest włączona zmywarka, która musi iść teraz, bo my potem wychodzimy, więc no nie ma kiedy jej włączyć nawet. A nie lubię, żeby zmywarka leciała, jak mnie nie ma w domu, bo raz się zdarzyło tak, że zmywarka leciała i zalała pół kuchni, bo coś tam, aha, zatkał się odpływ, pamiętam to. Więc wolę, żeby ona leciała teraz. Niestety, no, wydaje dźwięki. I jest jeszcze jeden zagłuszacz z tyłu. Jest to... O! O, właśnie, jest to on. I on musi być włączony, ponieważ jest bardzo, bardzo ciepło. A ja teraz akurat smażę kurczaka, więc no jest to ciepło gdzieś tam wytwarzane dodatkowo, więc musi lecieć. Mam nadzieję, że nie będzie go aż tak słychać, jak ja teraz słyszę. Zrobiłam sobie taką listę tego, co chcę zrobić, żebym miała pewność, że wszystko ma być takie poukładane. I będę robiła tak, kanapki z pesto i żółtym serem. I może też nam wrzucę jeszcze sałatę do tej kanapki, to jest bardzo dobre połączenie. Potem będę robiła gofry jeszcze, gofry w sumie to mogę niebawem zrobić. Muffinki, croissanty, prawdopodobnie do tych croissantów wezmę jeszcze dżem. I sałatkę z kurczakiem i grzankami, ona jest bardzo dobra. I lemoniadę do tego zrobimy i będziemy mieli jedzonko. Myślę, że wystarczy. Muffinki będę robiła z jagodami, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam te, nie wiem, papilotki to się chyba nazywa, to takie foremki papierowe do... Chyba mam. Muszę to sprawdzić. Mam. Tak mi się właśnie wydawało, że miałam je gdzieś. To jest w ogóle 100 tych papilotek, wow! No i 4 zł kosztowało sklepko. I bardzo dobrze, że ich jest 100. Bo właśnie one się lubią rozchodzić, nie? Więc chyba będę robiła tak po prostu, że dam więcej niż jedną, na jedną babeczkę. Po prostu dam parę tych sztuk. Powiem Wam, że ja uwielbiam te przepisy z internetu i to jest sarkazm, bo to miało być 10 muffinek, a jest chyba więcej niż 10, to chyba widać. Wkładam je do piekarnika w 200 stopniach na pół godziny i zobaczymy, co z nich powychodzi w ogóle. Maryka, tutaj sałatki chcesz robić sos czosnkowy? Co zrobisz, jak wrócisz, co? Problem z goframi, a on zawsze taki, że nie wiem, ile tego dawać. I albo daję za mało i one nie wyrastają, albo daję za dużo i one się wylewają, ale może to będzie dobre. Tutaj mam sałatkę, tylko że ja chyba muszę tutaj przerzucić, bo dałam dużo warzyw, chyba trochę za dużo.
Nie, no muszę to przerzucić do większej miski, bo to jest kurczę niemożliwe. No przecież, że tak. Ładnie to wygląda, mam taką opcję bardziej wege, bo jest więcej sałaty niż mięsa. Dobra, do tego pójdą jeszcze grzanki, ale grzanki pójdą chyba już na miejscu w sumie. Będziemy je przekładać tu na to, bo będą sobie fajnie wysychały. Podobno trzeba zrobić. No i troszkę jest za cienki, ale tylko trochę. Dobra, gofry będę robić w międzyczasie, a teraz zrobię lemoniadę. Wycisnę 750 gram cytryn, takich specjalnie do lemoniady. Nie no, śmieję się teraz, ale faktycznie są oznaczone jako takie do lemoniady, ale wzięłam je, bo były już w worku. Były za kilogram w tej samej cenie co te luz cytryny, a cytryny, które były na wagę, one były jakieś takie, wiecie, gruboskórne, że tak to ujmę. I wydaje mi się, że te będą lepsze, właśnie mają chyba cienką skórkę. I może dlatego właśnie są na lemoniady, bo mają więcej soku? Może tak to działa, nie wiem. Tylko szkoda, że ja nie mam wyciskarki. Muffinki są gotowe. Powiem wam, że wyszły idealne, więc chyba mam do tego rękę. Chociaż zrobić muffinki to przecież nic takiego, nie? No, ale czasami się wylewają, a te się nie wylały, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo chciałam właśnie mieć je takie po prostu ładne. No i chyba są ładne. Także też fajnie wyrośnięte, także spoko, to jest gotowe, niech to się tutaj studzi. Natomiast robię też lemoniadę, właśnie wycisnęłam tam cytrynę już. O! Dobra, teraz tam dam trochę erytrytolu, żeby to dosłodzić, ale żeby nie było za dużo tego cukru już, no bo ile można, nie? Wszędzie jest. Dużo cytryn, więc też trzeba posłodzić to. Teraz jest dobre. Teraz tu idzie jeszcze mięta, którą mamy od mamy Patryka, za co bardzo dziękujemy. No i tak naprawdę chyba mam wszystko. Teraz to trzeba tylko wszystko ładnie spakować i jestem gotowa do wyjścia. Kurde, jakby to ułożyć? To miałem taki pakunek, zobaczymy, czy to będzie lepsze rozwiązanie. Wow, ledwo się wymieściło. Wrzucam tutaj jeszcze lód do tej lemoniady. Dotarliśmy, rozłożyliśmy się i powiem wam, że to wygląda tak, jak właśnie sobie wyobrażałam, tak bardzo, bardzo pinterestowo, bardzo instagramowo. Chociaż jeszcze można by było popracować nad czymś, na przykład nad tym, no ale jest nieźle. Nieźle to zorganizowałam, co? Tak, już je. Polecam twoje usługi cateringowe, cateringowo-piknikowe usługi, o. Dla mnie bardzo ważny jest sen, więc ja nie poświęcę snu na podczas czytania, nawet najlepszej książki. Ale ja też nie, absolutnie nie. Dla mnie też jest sen bardzo ważny. O, to pachnie. O, to jest ciężkie. Ale to ciekawe, jak to będzie to właśnie dało, tak normalnie, może nie dobrze, na to nie kombucha, o to wygląda jak kombucha tym. No tak z tego właśnie, tego Patryk, trzymaj. Powiem wam, że ja wam polecam kupić hamaki i iść na piknik, bo to jest naprawdę wygodne. Można sobie, nie wiem, zjeść dobre jedzenie. To jest super, naprawdę super. Polecam wszystkim. Nawet na randkę można iść na koc, na piknik. Jak widać, te hamaki są bardzo wytrzymałe. Jedziemy jeszcze do Castoramy dzisiaj, bo mamy chwilę, a musimy dokupić takie dłuższe śrubki, bo zamówiliśmy uchwyty do tych szafek nocnych, które robimy akurat aktualnie. Tylko że te uchwyty mają chyba śrubki przystosowane bardziej do aktualnej grubości tych frontów do szafek. Bo ten front z szafki, którą my odnawiamy, on jest taki grubszy, nie? Niż chyba aktualnie robią, więc no tak myślimy, że właśnie te śrubki też są już teraz inne i no niestety te, które dostaliśmy w zestawie do uchwytów, są za krótkie. W jednym projekcie chcemy wykorzystać właśnie takie listwy, żeby je dokleić na front i właśnie przeglądamy sobie. Tylko te są za grube, Patryk, wiesz? To w ogóle są takie bardzo widoczne. Chociaż ta jest cieńsza, to chyba by było spoko. No jest chyba szersza niż tamta, ale nie wiem, zobaczmy sobie jeszcze coś. A te są już takie gładkie, widzisz? Tamte były nieobrobione chyba jeszcze, a te są już takie ogarnięte już. O. To jest chyba delikatnie tylko dłuższe, to bym się bał.
Przejechaliśmy chyba na chwilę na garaż, bo w sumie jest tak ciepło, że nie bardzo można w ogóle malować, bo to ta farba tak potem nie za bardzo funkcjonuje tak jak powinna. No i odpaliłam od razu ten wiatrak z tyłu i otworzyliśmy drzwi na oścież, żeby trochę może wywalić tego powietrza tam, chociaż nie wiem, ile to podziała, ale może coś da. A jak na razie Patryk walczy z frontem, z szafek, no jak my aktualnie robimy, bo nie do końca się domykają, więc prawdopodobnie jakoś to źle przykręciliśmy, więc trzeba nad tym trochę popracować. No i chyba na tym dzisiaj skończymy tak naprawdę, no bo chyba, że zabierzemy się za szlifowanie kolejnych mebli. Witam Was serdecznie w poniedziałek. Ja właśnie kończę robić takie pudełka na moje urodziny, które będą w sierpniu. Trochę wcześniej może powiecie, ale wolę to sobie tak rozłożyć na kilka miesięcy do przygotowania, bo chcę zrobić wiele dekoracji i w ogóle przygotowań, wiele jest. No a wolę sobie to rozłożyć właśnie na kilka miesięcy ze względów po pierwsze finansowych, żeby tego kosztu tak nie poczuć, a po drugie, żeby nie mieć takiej presji, że muszę na przykład, nie wiem, w 2 dni zrobić dużo rzeczy, nie? Więc wolę to robić dużo, dużo wcześniej. Dlatego też teraz zaczynam. I właśnie kończę robić takie pudełka. Będą to pudełka na czekoladowe żaby. Czekoladowe żaby planuję zrobić samodzielnie. Z czekolady i takie foremki żaby planuję kupić i właśnie zrobić, więc to będą pudełka na te żaby. Wymyśliłam coś jeszcze do tych pudełek, ale nie mogę zdradzać, ponieważ moja rodzina to ogląda, więc chcę, żeby mieli niespodziankę. Dlatego nie powiem co, ale tak mnie korci, bo to będzie takie fajne, że to po prostu niemożliwe. No ale dowiecie się, bo będę planuję chyba zrobić w ogóle taki film urodzinowy właśnie, więc tam już wszystko pokażę, ale to dopiero w sierpniu właśnie od razu przy moich urodzinach. No i właśnie kończę robić ostatnie pudełko już. Robię to samodzielnie z papieru, po prostu z Bristolu. A jeszcze może jedną rzecz powiem, bo nie wiem, czy wszyscy to wiedzą. Moje urodziny urządzam w stylu Harry'ego Pottera, więc to będą takie urodziny tego typu. Dlatego też te czekoladowe żaby. No i właśnie robię samodzielnie te pudełka. Nie jest to trudne. Szablon mam z Pinteresta. W ogóle Pinterest to jest kopalnia inspiracji i pomysłów wszelakich. Ja tam zadomowiłam się na tym Pinterestie, powiem Wam szczerze, i poza właśnie tymi dekoracjami na te urodziny, to zapisuję sobie też różne inspiracje meblowe, żeby mieć na później, więc to jest spoko sprawa. Zrobiłam też taki baner, powiedzmy, nad ścianę, którą zrobię też Wam później będę pokazywać w innych filmach, nad tą ścianę, gdzie, wiecie, Harry Potter wjeżdżał jakby przez tą ścianę na peron swój i to będzie właśnie wisiało nad tą ścianą i wyszło prześwietnie. Naprawdę, ja jestem tak, kurde, zadowolona z tego, że to jest niemożliwe. Miałam też tutaj ten napis wycięty peron, tylko te literki, gdzie trzeba w środku wyciąć coś, czyli P, R i O, one nie były wycięte w środku, bo ja wtedy nie wiedziałam, jak on to zrobić, więc zostawiłam sobie to na później. No i dzisiaj właśnie pomyślałam sobie, że to zrobię, no ale nie wyszło. Wyszło tragicznie, więc pomyślałam sobie, że po prostu kupię takie literki, naklejki. One są w Affection za 3 zł. Tak myślę, nie wiem jakie są wielkości, bo ja to ofertę oglądam tylko w necie, ale podjedziemy kiedyś, zobaczymy, jak nie Affection, to gdzieś indziej. Wszędzie są te naklejki tak naprawdę. I po prostu z tych naklejek tam napis nakleję. Zastanawiam się też, czy nie zrobić właśnie kolejnego baneru, bo ten miał być nad tą ścianę, ale on mi się tak podoba, że chciałabym go też mieć, bo będę miała taką girlandę balonową i chciałabym go też mieć tam koło tej girlandy, właśnie ten większy. I chyba zrobię drugi, podobny, tylko że właśnie nad tą ścianę. Bo widzicie, został mi jeszcze taki pasek właśnie ten bordowy, więc może to po prostu wykorzystam na tą ścianę. A tamto na tą ścianę z girlandą balonową i jakby tam taką ściankę do zdjęć, tak to widzę. Chyba tak zrobię właśnie. To będzie dobre.
Obiecuję, że więcej pokażę w tym filmie, takim już po moich urodzinach, które zrobię właśnie o całych tych urodzinach, organizacji i tak dalej, i tak dalej. Teraz to są takie, wiecie, takie przygotowania, takie malutkie, a później już będzie taki jeden cały obszerny film, bo myślę, że to będzie fajna tematyka. Przejechaliśmy dzisiaj na garaż, bo już jest dużo lepsza pogoda, już można coś robić z tymi meblami, bo dzisiaj było chyba 20 parę stopni, dosłownie i czuć chłodno, ale w garażu się jeszcze nie wywietrzyło, jeszcze dalej jest tak dosyć ciepło, bo jak wychodzę na zewnątrz, to czuję tak odczuwalnie, że jest po prostu chłodniej na zewnątrz niż w środku. W domu mam to samo, ale to po tylu dniach takiego upału, to chyba to się musi po prostu chłodzić w pomieszczenie, a to potrwa, wydaje mi się. Zabieramy szafki ze sobą do domu, bo mam wrażenie, że w tym naszym garażu to nie potrafię ich umyć, bo co je przemyję, to one znowu są całe ukurzone, więc tam chyba po prostu jest za dużo po prostu pyłu i kurzu, więc bierzemy je do domu, żeby je porządnie z tego kurzu wytrzeć. Umówiliśmy się ostatnio w ogóle, że nie będziemy zamawiać to good to go, ale wsiadłam do auta i jakoś tak poczułam, że mam potrzebę. A niebawem już będziemy mieć dietę nową, więc chciałabym żyć zgodnie z nią, więc może to jest ostatni moment na to, żeby właśnie sobie z tego too good to go skorzystać. Nie ma za bardzo, spójrz. Nie no, my chcemy, odbierz porze kolację, jest takie coś na 19.37, ale dziwna godzina do odbioru. No jedynie to, no nie, to jest, spójrzmy, bo ma dużą ocenę ten szereg, poważnie. Dobra, no to jest. Ale spróbuję, gdzie jest, bo jak to będzie daleko, to wiesz, nie będę jechał. Pieniądze się nas niczymią, bo ciągle je wydajemy, ciągle wymyślamy, bo jesteśmy spragnieni wydawania tych pieniędzy, które ciężko zarabiamy. Mam szafki z tyłu, jadę pojeść na stację benzynową. No się, nie wiem, czy ja tej szafki mojej nie przestawię tak jak ty, bo przecież na nogach. Przestaw ją szybko. Ja ją przypięłam, ale on to będzie kiepskie chyba. Kurczę, poszedł i nie ma go i nie ma. Wiem, co on tam robi tyle czasu. 5 godzin później wrócił. Co masz? Taką bagietę. Okay. Czy nie wiem z czym. Pani, to jest jakieś? Chyba jedliśmy. Tu mam takie coś. O, to fajnie. To jest bagietka chyba właśnie, to wiesz? To jest bagietka, to sobie mogę zjeść na pół. To było paninie, to jest bagietka. No fajnie wygląda, myślinka cichin. Dobra, dalej. Poczekam, gdzieś tutaj widzisz. Tu dostałem się coś takiego, potem, o. O, cynamonka. Cynamonka jedna pół. Potem, żeby zajeść. Bracia sadownicy, jakieś jabłka suszone. O, ale to fajnie, bo tak zdrowo, nie? Mamy. No. I tu taki soczek pani przy mnie wyciskała, świeżo, z pomarańczy. Serio? No to jest takie świeżo wyciskane. Wyciskała przy tobie? No bo na no maszyna jest, nie? To no rozumiem, ale masaka to jest fest świeży. W ogóle nie mam fajnej okazji, bo mamy dwie takie rzeczy bardziej słono. Potem na półce na mąkę, żeby przekąsić potem to. A to te pani sobie możemy w domu zagrzać, będzie pyszniejsze, no, myślę, wiesz? Tak, będzie pyszniejsze. Dobra, to piątka, udało się. Udało się? Jemy. Okazało się, że te szafki są dużo, dużo większe od tych naszych, bo spójrzcie na tą, i wyższe. Większe i wyższe. A o ta. Chociaż w sumie może tak tego nie zobaczycie, ale musicie uwierzyć na słowo, że ona jest dużo, dużo większa. I to widać, jak się ją postawi, nie? O. Ale ładnie wygląda, co? Ładnie. Chociaż nam to tak średnio pasuje, no bo my mamy zupełnie inny klimat jakby w sypialni, nie? Ale mi się podoba taki, to jest trochę taki styl... Barokowo-szlachetny. Nie. Jak to się nazywa? Loftowy to... O właśnie, no i to ciągle to słowo wypada z głowy. Taki styl loftowy bardziej, no. Loft kolorowy. Fajne są. No mi się podobają. A ja już tylko vloga kończę, bo wyglądam jak człowiek zniszczony życiem. W sumie już idziemy się ogarniać, jeść, kąpać i spać. Także bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Dajcie znać, czy wam się on podobał, czy nie. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!